Dzień dobry, witam serdecznie na webinarze Zaprogramowanie na czytanie dla rodziców, dla osób, które są zainteresowane promocją czytelnictwa wśród najmłodszych. Ten webinar jest częścią projektu Książka ma znaczenie, czyta każde pokolenie. Dzisiaj skupimy się na tym pokoleniu właśnie młodszym, ale jak to bywa w różnych innych kwestiach, te pokolenia łączą się i można właśnie te zainteresowania czytelnicze połączyć tak, żeby i dzieci, i rodzice, i też osoby, które pracują z dziećmi, pracują w bibliotekach, w instytucjach kultury, mogły znaleźć wspólny literacki język. Bardzo miło mi tutaj z Wami się dzisiaj spotkać. Ja nazywam się Zuzanna Gajewska i może na początek powiem Państwu, dlaczego właśnie promocja czytelnictwa znalazła się w kręgu moich zainteresowań. Ja jestem pisarką, autorką kryminałów. Wydałam do tej pory 2 kryminały. Natomiast promocja czytelnictwa pojawiła się w moim życiu znacznie wcześniej. Sama miłość do czytania pojawiła się znacznie wcześniej. Zarazili mnie nią po prostu moi bliscy, moja mama i moja siostra, które czytały mi książki do poduszki i myślę, że ta miłość tak właśnie się zaczyna i pewnie jeżeli Państwo chcą gdzieś tam właśnie to czytanie, tę miłość do literatury, zainteresowanie książkami przekazać, to tak jest najprościej, ale o tym wszystkim jeszcze będziemy mówić. Na początek, żeby Państwo wiedzieli, dlaczego właśnie będę opowiadała o promocji czytelnictwa i skąd to się wzięło u mnie. Właśnie z tego, że zostałam mamą. Zostałam mamą, lubiłam już czytać, prowadziłam nawet już bloga czytelniczego i któregoś to razu poszłam z moją córką do lekarza. To była poradnia chirurgiczna, córeczka miała kolczyki, coś tam jej nie pasowało i musieliśmy niestety te kolczyki usuwać, to tak tytułem naszej historii rodzinnej. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy poszłyśmy tam do tego lekarza, do tej poczekalni, to przed nami było, no nie wiem, 30, może 40 osób, naprawdę strasznie dużo ludzi tam było. I ja jak zawsze mam ze sobą książkę do czytania. Tak wtedy nie miałam. I to była, drodzy Państwo, dla mnie katorga. Oczywiście my sobie z moją córeczką znalazłyśmy jakieś zajęcia, było ciepło, czekałyśmy przed budynkiem, grałyśmy w różne gry, ale ja sobie pomyślałam wtedy, gdybym ja miała książkę, to mogłabym i inaczej spędzić ten czas tego oczekiwania i też być może poprawić trochę humor pozostałym czekającym, no bo my z córeczką sobie biegałyśmy, bawiłyśmy się na trawie, ale większość ludzi była zmęczona, sfrustrowana i po prostu znudzona. No też nie dziwię się, skoro tak długo musieli czekać na lekarza i też często być może nie mieli możliwości, bo to była poradnia chirurgiczna, biegać na trawie tak jak my, tak? Bo może mieli jakieś kontuzje. I tak sobie wtedy pomyślałam, gdybym ja miała książkę i zaczęła czytać tę książkę na głos tym wszystkim dzieciom, to one by się mogły na chwilę zainteresować. To ci rodzice mogliby trochę zapomnieć przez chwilę o tych troskach, bo też ich dzieci by się skupiły. I wtedy no, dostałam takiego, nie chcę powiedzieć olśnienia, ale na pewno wpadł mi do głowy taki pomysł, że to właśnie można robić. I postanowiłam sobie właśnie tak spędzać czas w miejscach publicznych, czytając książkę. To było trochę dziwne, ale urodził się taki pomysł i właśnie on był związany też z działaniem dla dzieci, ale też przełożył się na działania dla osób dorosłych. I razem z moimi córeczkami stworzyłyśmy taką postać, takie postaci superbohaterki. No jak zwykle superbohaterka ma pelerynę i my byliśmy właśnie superbohaterki. Nasze to były woluminy, bo wolumin to książka, więc byłyśmy woluminami, które właśnie ratowały ludzi przed nudą i chodziłyśmy w miejsca publiczne. Jeżeli to było właśnie coś związanego z dziećmi, to chodziłyśmy, ja chodziłam tam z córeczkami do ich na przykład grup przedszkolnych, a jeżeli nie, to po prostu gdzieś też w pojedynkę w tej pelerynie z walizką pełną książek.
chodziłam i czytałam po prostu na głos książki, żeby ratować ludzi przed nudą, przed zdenerwowaniem, przed negatywnymi emocjami, które mogły się pojawiać na przykład chociażby właśnie w takiej bardzo długiej kolejce do lekarza. I stąd wzięło się to takie promowanie czytelnictwa u mnie, chociaż wcześniej było poprzedzone właśnie prowadzeniem bloga, a prowadzenie bloga to też jest swojego rodzaju promocja czytelnictwa. Rozgadałam się trochę o swojej historii, ale chciałabym, żeby Państwo właśnie wiedzieli, czym zajmuje się promotor czytelnictwa, choć oczywiście to pojęcie też jest dość szerokie. Promotorami czytelnictwa są osoby, które na przykład albo literatury, które na przykład pracują w wydawnictwach i zajmują się promocją danych książek czy danego autora. Ja byłam taką społeczną promotorką czytelnictwa, tak sobie po prostu to zrobiłam, żeby gdzieś tam aktywować lokalną społeczność. Tutaj teraz postaram się Państwu udostępnić ekran. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Ja tu mam teraz, tak? O, myślę, że będzie widać. O, dobrze, dobrze. I teraz tak. Tutaj powinny być zdjęcia. Dobrze. No, tutaj jest notka o mnie. Już Państwu trochę się przedstawiłam i opowiedziałam, jak to się zaczęło. I teraz właśnie chciałabym już przejść do tych tematów, które nas interesują. Jak aktywizować najmłodszych czytelników, jak ich tutaj przekonać do tej miłości do książek, albo odwrotnie, jak ich nie zniechęcić, bo tak czasami jest, że jak nam za bardzo na czymś zależy, to możemy bardziej zaszkodzić, więc też pamiętajmy, bez nadgorliwości i bez, proszę, czytelniczego snobizmu, bo to są rzeczy, które zniechęcają do czytania, aniżeli zachęcają. Natomiast tutaj dzisiaj powiemy o takich działaniach w świecie rzeczywistym, realnym oraz w świecie wirtualnym i to, że te rzeczy się mogą łączyć, mogą ze sobą jakoś współgrać. Ja też z racji tego, że pracowałam i w ogóle moje takie życie zawodowo-prywatne kręci się wokół właśnie kultury, literatury, mediów i marketingu, to ja tutaj gdzieś stoję na straży takiej obrończyni internetu, który często jest przedstawiany jako coś złego, szczególnie jeśli chodzi o najmłodszych. Ja bardziej bym mówiła o tym, że on jest dla wszystkich i po prostu należy z niego korzystać z głową, ale nie od razu wskazywać go na to, żeby poszedł w odstawkę. Zresztą też uważam, że nie ma co zaprzeczać rzeczywistości. Moje dzieci, a starsza córka ma 11 lat, jest młodsza od Facebooka, więc trudno, żeby gdzieś media społecznościowe czy w ogóle internet nie istniały właśnie gdzieś tak w ich świadomości. Jak w tym roku urodzi się dziecko, czy urodziło się 2-3 lata temu, no to było młodsze od TikToka, który się wydaje gdzieś tam teraz czymś takim najnowszym medium, jeśli chodzi o taką popularność. Więc kiedy te dzieci będą dorastały, to dla nich to będzie naprawdę coś codziennego i być może warto zwrócić uwagę, jakie to daje szanse nam na to, żeby te dzieci zainteresować czytaniem, aniżeli starać się za wszelką cenę uchronić. Oczywiście ja tu nie namawiam do tego, żeby teraz kilkulatkom wręczać do ręki telefon i mówić, masz oglądać sobie TikToka, bo tam na pewno znajdziesz coś o książkach. Nie, raczej nie. Ale jeżeli już trzeba to będzie jakoś pogodzić, to warto, żebyśmy my dorośli zainteresowali się, jakie treści tam są i jakimi treściami mogą się dzieci zainteresować. Ale do tych wirtualnych to jeszcze dojdziemy. Teraz skupimy się na działaniach właśnie tych w świecie rzeczywistym. Ja też tak podzieliłam to nasze dzisiejsze spotkanie na działania właśnie w świecie rzeczywistym i na działania w świecie wirtualnym, ale też tak będę szła trochę jakby chronologicznie, jeśli chodzi o wiek, no bo też właśnie możliwości korzystania i też sposoby dotarcia do dzieci z wiekiem jakby rosną i myślę, że tak jakoś to sobie poukładamy.
Więc na początek te działania właśnie w realu. No tutaj ważna jest Państwu, jak już pewnie wspomniałam, ta socjalizacja czytelnicza, czyli to, żeby ta książka była obecna w wieku, w życiu tych naszych maluszków. Są głosy mówiące o tym, żeby czytać naprawdę dzieciom już w brzuchu. I myślę sobie, że dlaczego nie, bo raz, że dziecko usłyszy głos, a dwa, że to dla nas też może być taka forma już przyzwyczajania się do tego, do takich rytuałów. Wiadomo, że jak dzieciaczki są malutkie, to dla nich rytuały są bardzo istotne i na pewno ten rytuał czytania książek na dobranoc, jeśli będzie wypracowany, no to wtedy są zwiększone szanse, że dzieciątko będzie coraz starsze i coraz chętniej sięgało po te książki. I tutaj chciałabym podać kilka takich przykładów. Znowu spróbuję udostępnić ekran. Kilka takich przykładów, które będą dla tych właśnie, naprawdę tych najmłodszych dzieci. Ja tu mówię o kilkumiesięcznych dzieciaczkach, o kilkulatkach. To są na pewno książeczki kontrastowe. To są książki takie czarno-białe z czarną kartką i białym rysunkiem albo na odwrót. Co wynika oczywiście z tego, jak rozwinięty jest zmysł wzroku u dzieci, które widzą właśnie kontury, które widzą te monochromatyczne barwy. I ta książeczka to właściwie jest oglądanie obrazków, ale gdzieś tam już to pierwsze takie obcowanie z książką jest. Potem możemy przejść, jak już dzieciaczki zaczynają coś chwytać, coś zaczynają interesować się bardzo, no to świetne są książeczki materiałowe. Mogą i oczywiście interaktywne. Interaktywne są takie książki gotowe, które gdzieś tam śpiewają, można przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Ale są też piękne książki materiałowe z rękodzieła, które polegają na tym, że tu można jakiś rzep przełożyć, tu coś można, nie wiem, włożyć na przykład do kieszonki i można, opowiadając dziecku bajkę, właściwie bawić się w taki trochę teatrzyk, ale cały czas już gdzieś to taka świadomość tego, że to jest książka, że to ma kształt książki. No moje córeczki uwielbiały te książki materiałowe, miały nawet książki takie do kąpieli, one były z takiego wodoodpornego tworzywa, miało chyba jakąś piszczałkę, więc no wiecie Państwo, jeśli macie już dzieci, no to wiecie, jak my uwielbiamy dorośli te wszystkie dźwięki, no ale tak, no ale to była książeczka, tam były jakieś obrazki po jednym słowie, właśnie nie wiem, co jest w łazience albo co jest w domu. I takie zwykłe książki, wydaje się, że to jest po prostu jakaś tam kolejna zabawka, ale ona już pokazuje już ten przedmiot, no bo książka tak na dobrą sprawę to jest przedmiotem, który gdzieś tam nam się tutaj w tym środowisku powinna pojawiać, bo o to właśnie chodzi w socjalizacji czytelniczej. Raz, że dorośli rodzice mogą czytać dzieciom, a dwa, że no tak jak już też wspomniałam o tej trochę nadgorliwości, że no nie zachęcimy dzieci do czytania książek, mówiąc im tylko o tym, że czytanie jest fajne, mądre, potrzebne i że trzeba to robić, jeżeli sami tego nie będziemy robić. Wiadomo, że dzieci uwielbiają naśladować dorosłych, więc jeżeli widzą rodziców czytającymi z książką, no moje dzieci też miały takie zabawy, nie wiem jak Państwa, no po prostu lubią w rolę się tutaj gdzieś tam wcielać. No i moje córki, kiedy totalnie naprawdę jeszcze nie umiały czytać, po prostu one brały sobie z półki jakąś małą książkę i chodziły z tą książką, bo one nie widziały, że tak chodzę z książką. Tak jak dzieci bawią się we wszystkie inne czynności domowe, które widzą tak samo. I tutaj mam od razu pomysł, już wyjdę trochę dalej z tematem, bo chciałam to dalej pokazać, ale tak mu się to pięknie mi połączyło. Myślę, że świetną zabawą jest też zabawa właśnie w bibliotece, że dzieci mogłyby się w domu bawić, ale również pójść do biblioteki i tam po prostu pobawić się w to, że to one są tymi osobami, które doradzają, to już może trochę takie kilkulatki starsze, może klasy, może gdzieś tam zerówka, przedszkolaki, zerówka klasy 1-3,
mogłyby tak się gdzieś tam wcielić w rolę bibliotekarzy, to mogłoby być dla nich bardzo ciekawe i myślę interesujące. Więc to takie gdzieś tam pierwsze kontakty z książką, pierwsze takie sposoby na to, żeby im po prostu pokazać, że ta książka jest. No i właśnie drugi sposób na socjalizację to czytelniczą, oprócz czytania i dostosowania formy książki do wieku nawet najmniejszego dziecka, to po prostu właśnie obecność tej książki w naszym domu, w naszym życiu, czyli właśnie książki na półkach, rodzice z książką i książki w prezencie, bo to też tak jest, że czasami gdzieś te pomysły na prezenty kojarzą się właśnie dla dzieci z jakimiś zabawkami i wiadomo, dzieciaki chcą zabawek, nie ma też tutaj znowu co zaprzeczać rzeczywistości i pozbawiać ich tej przyjemności, ale takie pokazywanie, że książka też jest dobrym prezentem. Zresztą książka jest dość często wybierana na prezent. Pamiętam, że były takie badania, jeśli chodzi o prezenty świąteczne, to książka tutaj bardzo... bardzo wysoko stała w rankingach, nawet chyba w pierwszej trójce, jeśli nie na pierwszym miejscu. Więc myślę, że gdzieś ta chęć w nas obdarowywania książkami się jest, a tym bardziej, jeżeli dzieciom pokazać, że książka może być świetnym prezentem i dawać sobie i wzajemnie też w rodzinie, więc ta książka będzie wydawała się wtedy atrakcyjniejsza. Teraz tutaj... Proszę chwilkę mi dacie, to muszę sobie powiększyć. Mam nadzieję, że widać ten teraz ekran. Czyli dalej kolejne działania, jakie mamy w tym świecie takim rzeczywistym. No to oprócz tego, co już się dzieje w naszym domu, no to powiedzmy, że już czas z tego domu wyjść. Ja wspomniałam przed chwilą właśnie o tych wizytach w bibliotece. Przede wszystkim dzieci można zapisywać do biblioteki odkąd po prostu się urodzą, więc warto pójść z nimi, założyć kartę i kiedy są jeszcze takimi bardzo małymi czytelnikami, tymi pierwszymi odbiorcami, dać im wybór, wpuścić to dziecko między te książki, niech ono się nimi bawi, niech ono je dotyka. Właśnie teraz wydawnictwa dla dzieci, proszę Państwa, one są po prostu przepiękne, one są tak bogate, tak atrakcyjne, tak szerokie, że naprawdę jest w czym wybierać. Są kolorowe, poruszają najróżniejsze tematy i myślę, że naprawdę nie będzie problemem trafić na coś, co się spodoba naszemu dziecku. Bez względu na to, jakie ma zainteresowania, z pewnością znajdzie to odzwierciedlenie w literaturze albo na odwrót. O czymś przeczyta i potem trzeba będzie się spodziewać, że jak przeczyta bajkę o jednorożcach, to będzie chciało mieć cały dom w jednorożcach. No tak to już jest, przerabiałam to. Ale to jest oczywiście taki dość radosny nauk to i czytanie i to właśnie zarażanie się pasjami poprzez literaturę. Kolejne rzeczy, które wymienię, mogą być już dla starszych dzieci, nawet dla nastolatków, a nawet już dla dorosłych i zaraz tutaj też Państwu pokażę kilka przykładów. Ale to nie znaczy właśnie, że nie mogą dotyczyć najmłodszych czytelników, czyli wspomniałam już o tej zabawie w rolę, ale kolejne rzeczy to na przykład, tutaj też jeszcze pokażę, gdyby Państwo chcieli rzucić okiem, właśnie, to właśnie są spotkania autorskie. Spotkania autorskie są naprawdę świetnym sposobem na to, żeby zainteresować dzieci książkami. Biblioteki organizują dużo takich spotkań, również właśnie z autorami książek dla najmłodszych i te spotkania z pisarkami i pisarzami, którzy piszą dla dzieci, no wyglądają na pewno inaczej niż spotkania autorskie dla dorosłych. One są właśnie interaktywne, one często przyjmują formę takiego opowiadania, takiego właśnie bajdurzenia trochę gdzieś tam, takiego można sobie przysiąść w kółeczko, opowiadać, dzieci mogą dotykać książki, rozmawiać, zadawać pytania. Nie jest to takie być może standardowe spotkanie autorskie, ale właśnie o to chodzi.
żeby gdzieś tam i spotkanie pisarza, spotkanie osoby, która napisała książkę, a potem jeszcze książka z dedykacją dla takiego małego czytelnika naprawdę może wiele znaczyć. Więc bardzo zachęcam Państwa, żeby Państwo brali udział z Waszymi dziećmi w wydarzeniach literackich, spotkaniach autorskich, które są organizowane przez lokalne biblioteki, ale też w różnych festiwalach książkowych, które odbywają się, no może już nie w każdym, nie są już tak dostępne jak właśnie biblioteki, natomiast warto skorzystać z takich różnych atrakcji, jeżeli mamy taką możliwość. Czy to są właśnie festiwale, czy targi książki. I tutaj znowu, tak jak w bibliotekach, czy tak jak w księgarniach, warto wziąć to dziecko. No, czasami portfel na tym ucierpi, nie ma co, trudno, ale zyska pasja czytelnicza naszych dzieci, więc warto na takie miejsce dzieci zabierać. I coś wspaniałego, to są właśnie warsztaty czytelnicze, które organizowane są no, najczęściej właśnie przez biblioteki czy inne instytucje kultury. One mogą być takie właśnie też około książkowe. To są miejsca, to są takie rzeczy, które mają na celu promowanie czytelnictwa, ale niekoniecznie muszą być takie stricte czytelnicze. Czyli tutaj w ramach tego projektu, w ramach którego jest to webinarium, też było na przykład robienie okładek, tak? Zajęcia plastyczne, ale gdzieś tam dzieci mogą sobie wziąć kartkę, złożyć z kilku części i to już jest dla nich jakiś rodzaj aktywności, gdzieś też obcowanie z tą książką. Też już jest jakiś sposób na to, że one mogą poczuć się no właśnie jak twórcy tych książek, więc to też może być dla nich bardzo ciekawe, ale również dla już takich trochę starszych warsztaty pisarskie, czyli one mogą próbować pisać z jakichś swoich sił, próbować, ale też jeszcze znowu jak nawiążę do tych wyjść do biblioteki na przykład, to jak się uda, jeśli to jest możliwe, nie wiem, Państwo mają jakieś propozycje, mogą w szkole przekazać, to może warto dzieci zabrać na wycieczkę do drukarni, żeby zobaczyły, jak powstaje książka, czyli właśnie, żeby one mogły zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca nad książką. Spotkać się właśnie z pisarzem, z pisarką na spotkaniu autorskim. Pójść do księgarni czy biblioteki, żeby ją kupić, ale też zobaczyć, jak powstaje właśnie, jak wygląda cały ten proces, jakie jest to życie książki, co się dzieje z nią od momentu, kiedy powstaje pomysł w głowie autorki czy autora, aż po moment, kiedy książka stoi na naszej półce, bo to jest bardzo długa droga i może być naprawdę fascynująca dla młodego czytelnika. Świetne, ja uwielbiam, przyznaję się, zresztą sama też organizowałam. Ja tu pozwolę Państwu, że poszukam troszkę. Czyli spacer literacki mam na myśli teraz. O, zaraz tutaj znajdę. Faktem jest, i tutaj też już od razu przyznaję, że ja robiłam to no, zdecydowanie dla starszego czytelnika, bo właśnie dotyczyło kryminału w Elblągu. Już Państwu tutaj pokazuję. Spacer literacki, czy coś widać? Widać, tak? Chyba. Tak, spacer literacki tropem śmierci kolekcjonera, więc tutaj rzeczywiście odbiorca starszy, ale jeśli chodzi o sam pomysł, to jest to bardzo, bardzo świetne wydarzenie, które może pokazać dzieciom miejsca akcji książki. To jest właśnie ciekawe. Na tym polega spacer literacki, żeby się przespacerować miejscami, które są. Ale ten spacer literacki też był w ramach tej akcji mojej, o której mówiłam na początku właśnie, że byłam tą super bohaterką, która chroniła ludzi przed nudą. Czyli tutaj widać moją pelerynę, przez megafon mówiłam i tutaj gdzieś tam pojawiały się osoby, które zechciały spacerować tropem elbląskiej pisarki. Autorka zresztą jest też tutaj obecna i w ramach tego spaceru odbyła się inscenizacja nawiązująca do książki. Nie była to scena z książki, to było, no mówię, to nie dla dzieci. To była scena, która nawiązywała do sceny z kryminału, ale spacer, też właśnie spotkanie autorskie i
Byłyście tymi miejscami, w których działa się akcja i w każdym miejscu było gdzieś spotkanie, była jakaś rozmowa na temat książki, czy na przykład z policjantem, który mówił, jak wygląda prowadzenie śledztwa w rzeczywistości i czym się różni od tego prowadzonego w książkach. I tak samo można to przenieść na literaturę dla najmłodszych. Takie spacery bardzo często są organizowane właśnie przez biblioteki, przez jakieś instytucje kultury. Ja to organizowałam indywidualnie właśnie w ramach mojej miłości do książek, w ramach mojej promocji czytelnictwa, ale mogą Państwo, myślę, znaleźć takie wydarzenia w swoich lokalnych instytucjach, podobnie jak na przykład gry miejskie. Ja obecnie mieszkam w Gdańsku, niedawno też z moimi córkami brałam udział w takiej akcji właśnie poszukiwania książek. Dostaliśmy mapkę, dostaliśmy zadania, które musieliśmy rozwiązywać, znaleźć pewne miejsca i dopiero jak znaleźliśmy to miejsce, to dostaliśmy podpowiedź, gdzie mamy iść i szukać książki. Było tam kilka ścieżek. My wybrałyśmy właśnie ścieżkę z książkami dla dzieci. No nie udało nam się wygrać. Byłyśmy już na miejscu, ale ktoś przed nami tę książkę zdobył. Dotarłyśmy do właściwego miejsca, czyli zagadki rozwiązałyśmy. Natomiast takie właśnie akcje, to jest właśnie, dzieci miały dobrą zabawę, no i jeszcze ta nagroda w książce. Tam biblioteka miała coś na pocieszenie, można było przyjść, więc dzieci nie wyszły niepocieszone. Zresztą jak się okazało, że nie dostałyśmy książek i wróciłyśmy do biblioteki po książki, które były nagrodą pocieszenia, no to moja córka zaczęła się rozglądać po tych właśnie już bibliotecznych półkach i po prostu chciała każdą książkę stamtąd. To nie była nasza lokalna biblioteka, w sensie sieć w Gdańsku jest wiele bibliotek, ale to była w innej części miasta, więc gdybym miała to wypożyczyć i potem jeszcze wracać, oddać te książki, to mógłby być problem, ale rzeczywiście już tak na nie działają, że po prostu widzą to koniecznie chcą mieć. To trochę też tak, to nie jest też tak od razu, żebyśmy się zrozumieli, żeby to było jasne i żebym ja była z Państwem szczera. To nie jest tak, że te książki potem wszystkie są przeczytane. Nie, nie zawsze. To tak działa dokładnie jak u dorosłych, właśnie nawet bardzo lubiących czytać. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czym są kubki wstydu, tak? Albo stosiki hańby. To są książki, które się kupuje, bo trzeba je mieć, bo one są piękne, ładnie wydane, bo to jest mój ulubiony autor, moja ulubiona autorka i po prostu chciałam zawsze mieć tą książkę. I ten stosik tak rośnie, 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 bo jest tak dużo książek, a tak mało czasu. I wśród dzieci też tak może być, więc to, że moje dziecko pójdzie do biblioteki i będzie chciało wypożyczyć 15 książek, a nawet tyle nie można, no to niestety nie znaczy, że nie wszystkie przeczyta, ale ja tego w żadnym razie nie odbieram jako coś negatywnego, bo wiem właśnie, że tak, gdzieś też ta miłość do czytania się w ten sposób trochę nam rodzi i trzeba to sobie powiedzieć. Dobrze, wracamy do kolejnych akcji. Co ja mówiłam? Aha, spacery literackie były i teraz wakacje tropem książek. My też tutaj z rodziną sobie tak zwiedzamy. I znowu to będą moje bardziej klimaty dorosłe, ale zachęcam Państwa, ale my, to były wakacje, które spędziliśmy z całą rodziną. Chcieliśmy pojechać, zwiedzić, drodzy Państwo, Suwalszczyznę, bo byliśmy tam jeszcze nigdy razem, w ogóle tam chyba nikt z nas nie był i postanowiliśmy, że właśnie zwiedzimy sobie, a z racji tego, że jest to miejsce akcji też książek autora, którego książki, właśnie książek, które lubię, to sobie pomyślałam, że możemy to połączyć znowu właśnie z promocją literatury i po prostu wakacjami. Oczywiście w takich przypadkach trzeba tutaj połączyć zwiedzanie tropem książek mamy ulubionej z atrakcjami dla dzieci, ale gdzieś już ta myśl, że zwiedzamy coś, co być może było w książce, też już jest interesujące. Ja tak zwiedzałam Suwalszczyznę, między innymi zwiedzałam tak też Bieszczady i Roztocze. I tutaj właśnie, gdyby Państwo chcieli to na moim blogu, promotorka czytelnictwa, o to jest moja, nie wiem, czy ja teraz udostępniam ekran. Nie, no właśnie, ja tu Państwu pokazuję, a nie udostępniam ekranu. O tak, to jest właśnie moja córcia, która,
No my ra radość była po prostu z wakacji. Spędzaliśmy cudownie czas, a przy okazji tropem książki, więc wszyscy są zadowoleni i być może, jeżeli uda się Państwu znaleźć książkę dostosowaną do wieku Waszych dzieci, bo tutaj jest do wieku, mówimy tutaj o dzieciach w różnym wieku, od tych najmłodszych do nastolatków. Ale myślę, że czytelnictwo warto też promować wśród dorosłych. To tutaj po prostu można połączyć wspólne spędzanie czasu, jakieś tam właśnie wakacje, coś dobrego, coś, co nas zainteresuje. Gdzieś spędzaliśmy bardzo znane turystyczne miejsce, jak właśnie wiadukty, jakieś jeziora, jak po prostu na przykład, co tutaj mamy, góry, czy wioski, w których działy się po prostu te wszystkie miejsca, te wszystkie akcje z książki, a tak naprawdę po prostu zwiedzaliśmy sobie Suwałszczyznę, więc to się da wszystko jakoś ze sobą połączyć. I teraz tak, czy już chciałam przejść do tego świata wirtualnego? Nie, chyba jeszcze w tym realu były gry mówiłam. Dobrze, co tutaj jeszcze mamy? A, już wiem. Już wiem, czyli to jest takie coś, co może połączyć właśnie te promocje, te działania w świecie realnym i świecie wirtualnym, które gdzieś tam właśnie tak na styku są. I tutaj znowu mogłoby się wydawać, że to są rzeczy takie okołoksiążkowe, ale takie okołoksiążkowe rzeczy, jak na przykład gadżety. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem gadżeciarą. I mówiłam wcześniej o tym, że prezenty książkowe to jest dobry pomysł. Ale chodzi o to, że młodzi ludzie bardzo często bardzo stają się fanami w pewnym momencie danego uniwersum, danego jakiegoś takiego tematu pewnej książki. I tutaj właśnie mam na myśli gadżety, gry i filmy. Myślę, że przejdę do tego najpopularniejszego bohatera, do Harry'ego Pottera. O, nawet mi się zrymowało, to było niezamierzone. No tak, Harry Potter wiadomo, że jest tutaj czymś mocno, mocno znanym, który właściwie zachęca do czytania już kilka pokoleń tak naprawdę i jest wiecznie żywy. I Harry Potter bardzo mocno wszedł w popkulturę i naprawdę teraz, nie wiem, wystarczy w okresie przedświątecznym pójść gdzieś do jakiegoś sklepu, żeby zobaczyć, że są całe półki, całe regały w marketach różnego rodzaju produktów nawiązujących do Harry'ego Pottera. Już pomijając książki, bo to tego się tyczy, ale są lalki poszczególnych postaci, są różnego rodzaju gry, są puzzle, są na przykład też, są też gry, które są bardzo jakby znane, zwykłe gry, ale jest też edycja na Harry'ego Pottera, tak? Czyli na przykład gra, nie wiem, milionerzy, ale edycja Harry'ego Pottera. Gra, powiedzmy, Double, ale też w edycji Harry'ego Pottera i tak dalej, i tak dalej. I tak można z każdym innym bohaterem, czy każdą inną historią, taką już bardzo znaną, się z tym spotkać. I to też jest sposób, bo prawda jest też taka, tutaj myślę, że to warto zauważyć, że za co my kochamy książki? My najczęściej uwielbiamy bohatera. My chcemy się z nim utożsamić, my chcemy widzieć tam siebie, odzwierciedlić. I taki właśnie jest Harry Potter. To jest postać dla dzieci, która jest dla nich fascynująca. Ono ma jakieś tam zdolności, miał też swoje jakieś problemy, bo i trzeba mieć na uwadze, że i dzieci mają swoje jakieś trudne sprawy na swój dostosowane do swojego wieku też. I trzeba mieć to na uwadze. I jeżeli one znajdą bohatera, z którymi mogą się utożsamić,
No to jest pierwsza droga do miłości, do właśnie niekoniecznie tego bohatera. O tych miłościach do bohaterów to też jeszcze będę mówić w kontekście właśnie mediów społecznościowych. Ale tak, ale myślę, że warto pozwolić dzieciom trochę tak oszaleć na punkcie danego bohatera czy danej serii, bo to będzie sprawiało, że one będą chciały więcej i więcej. Że jak już przeczytają wszystkie części i już otoczą się wszystkim dookoła związanego z tym bohaterem, to czegoś im będzie brakowało i sięgną po następne książki, po następną serię. I to tak będzie działało falami. Tak to po prostu działa, więc warto o tym pamiętać. Teraz, drodzy Państwo, co my tutaj mamy? Aha, najpierw książka, później film. Czy to jest obowiązek? No właśnie, ja bym tutaj nie była taka surowa względem tego, że nie można oglądać ekranizacji albo że książka zawsze jest lepsza. Przede wszystkim tutaj bardzo ważne jest, aby powiedzieć, że książka to jest inny gatunek niż film, tak? To jakby tutaj nie można ze sobą tego porównywać, bo to jest inny rodzaj przenośnika, przekaźnika danej treści, więc oczywiście, kiedy czytamy książki, potem obejrzymy film na podstawie tej książki i coś tam jest. Już nawet nie chodzi o to, że wydarzenia się nie zgadzają, co czasami jest trudne, bo film jest w czasowych, ale nie wiem, bohater wygląda inaczej niż w naszych wyobrażeniach, no to może być jakiś ból, na pewno. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś obejrzy najpierw film i ten film mu się spodoba, bo mimo wszystko no, jest na podstawie dobrej książki, nie? Mówi, że wow, że świetny był ten film, że chciałby coś nowego, to zawsze można mu podsunąć książkę. Słuchaj, obejrzyj sobie ten film, ale weź sobie przeczytaj książkę, tam było trochę inaczej. A jak? A no to ja już ci nie powiem. To sobie tam się skończyło inaczej na przykład. Albo tam było coś innego, ale chcesz się dowiedzieć, jak to sobie przeczytać. Więc ja tutaj jestem zwolenniczką filmów. Oczywiście czasami sobie mówię, że wow, świetnie, naprawdę nie wiem, jak oni to zrobili, że zrobili taki dobry film na podstawie książki. Czasami przeżywam właśnie te swoje katorgi związane z tym, że było całkowicie inaczej, ale myślę, że też warto dać ekranizacjom szansę. Dobrze, i teraz dochodzimy już do tych działań wirtualnych. Czy to widać? Okej. Czy to widać? Tak, chyba widać. Dzielenie się pasją. Czy ja wiedzę, co tutaj udostępniam? Tak, dobrze. Działania w sieci. Wszyscy jesteśmy promotorami czytelnictwa. O to ja może jeszcze najpierw tutaj przypomnę, że napisałam właśnie kiedyś taki tekst na swoim blogu pod tytułem 11 oznak, że jesteś promotorem czytelnictwa. To jest jeden z najchętniej czytanych tekstów na moim blogu, także też Państwa do tego zachęcam. I mówię w nim o nim tak pokrótce, że właśnie każdy z nas może promować czytelnictwo i robi to na co dzień, czasami nie zdając sobie z tego sprawy. Czyli właśnie poprzez posiadanie książek w domu, poprzez rozmowy o książkach. Można rozmawiać o pogodzie, tak? A można powiedzieć o książce, którą się ostatnio przeczytało. Czytając książki w miejscu publicznym, to jest coś świetnego. I ja często, jak widzę kogoś, kto czyta w autobusie, w tramwaju, to trochę mu zaglądam przez ramię, ale też i zdarzało się tak, że ktoś mi zajrzał przez ramię, czy zagadał i zapytał, co takiego tam czytam. No ja tutaj też oczywiście nawiążę do tej akcji, o której mówiłam właśnie, że czytałam w miejscach publicznych. Tutaj mam też obszerny artykuł, zachęcam Państwa do zapoznania się. Robiliśmy to przy ludziach, tak. Robiliśmy to przy ludziach, moi drodzy, czyli czytaliśmy na głos książki. Ja chodziłam do szpitali, na dworce, do czekalni, podczas różnych atrakcji. Tu byłam w szpitalu, czytałam dorosłym pacjentom, byłam w szpitalu dziecięcym, czytałam w Elblągu, przy piekarczyku, czytałam właśnie w poczekalniach, czytałam też gdzieś właśnie przy dworcach, w miejscach, gdzie po prostu ludzie są na przystankach autobusowych. I co ciekawe, akcje te, głos książki, trochę
Trochę tą akcją zaraziłam właśnie innych i wzięły w niej udział osoby z różnych miejscowości i też ich książki były czytane w pociągach, w tramwajach, w parkach, w Częstochowie, w Morągu, w Warszawie, w Poznaniu, naprawdę w różnych miejscowościach. I to było no, naprawdę dla mnie bardzo przyjemne, że gdzieś tam ktoś zdecydował się wziąć udział w tej właśnie akcji. I to właśnie daje, proszę Państwa, sieć, że może ktoś dzielić się swoją pasją. To jest naprawdę miłe, kiedy można pokazać innym, co robię. I to jest dobre dla, no oczywiście już tych starszych czytelników, powiedziałabym nastolatków. Tutaj już znowu dochodzi ta kwestia decyzji do tego, kiedy decydujemy się na to, żeby nasze dzieci z mediów społecznościowych korzystały. To jest oczywiście indywidualna decyzja. Natomiast jeżeli już, to chciałabym pokazać właśnie tę dobrą stronę internetu, tę, która pokazuje coś dobrego, ta, która właśnie zaraża czytaniem. Mam tutaj na myśli właśnie różnego rodzaju portale społecznościowe, czyli tak, o jeszcze tutaj udostępnię Państwu ten ekran, myślę, tylko gdzie ja go mam? Udostępnij ekran. Tak, to właśnie dzielenie się pasją nam to daje. Dzielenie się opiniami, czyli przeczytam książkę, mogę poprowadzić bloga, mogę napisać, mogę to zrobić na swoim własnym blogu, ale mogę też podzielić się opinią na portalach czytelniczych. Są takie specjalne portale czytelnicze, jak Lubimy Czytać, jak granice.pl, jak Na Kanapie, jak Bibionetka. To są takie miejsca, w których mamy taką właśnie swoją wirtualną biblioteczkę, gdzie można sobie poukładać książki, które chcemy już przeczytać, które już przeczytaliśmy i które zamierzamy przeczytać. Te, które już przeczytaliśmy, możemy ocenić, jak nam się podobały, możemy dodać opinie i właśnie się podzielić. Czyli jeżeli chcemy sobie jakoś skatalogować to, usystematyzować, jakie są nasze lektury, czy właśnie możemy też, być może możemy robić coś takiego, założyć konto dla siebie, ale robić taką biblioteczkę wirtualną dzieci, no bo dzieciom się czyta książki szybko, tak? Czasami to jest naprawdę jeden wieczór. I potem być może nie pamiętamy, jakie książki przeczytaliśmy, więc warto skorzystać może z takich miejsc. Chociaż oczywiście, dlaczego by nie robić tego analogowo? Znam osoby i trochę im tego zazdroszczę, bo tego nie robiłam i już tego nie nadrobię, które w zeszytach sobie zapisują wszystkie przeczytane książki i potem mają tego tak dużo, no to musi być świetna pamiątka i pokazanie dziecku czegoś takiego, no to na pewno robi wrażenie. Także ja tutaj pozytywnie zazdroszczę i podziwiam osoby, które kiedyś wpadły na to, żeby zacząć to robić. Ja już bym, no to już by nie było prawdziwe, tak? Myślę, gdybym ja to teraz zaczęła robić po tylu latach, chociaż no, wiecie, nigdy nie mów nigdy. No i właśnie grupy tematyczne, na przykład chociażby na Facebooku, tak? To mogą być grupy tematyczne pod tytułem właśnie książki dla dzieci, ale to mogą być też grupy, które skupiają czytelników, które mogą być właśnie taką pomocą w szukaniu książek i tak dalej, i tak dalej. Bo też tak jak już wspominałam na samym początku, że literatura dla dzieci jest teraz tak bogata i warto o tym pamiętać, że ona jest strasznie pomocna, jeżeli chodzi o wprowadzenie do rozmów trudnych, które ciekawią dzieci. No i tak paradoksalnie dla dzieci wcale nie musiałoby być takie trudne, ale czasami mogą sprawiać problem dorosłym. Mogą się nam wydawać, że to są tematy tabu, na przykład jak śmierć, na przykład jak dojrzewanie, to na przykład jak życie seksualne, być może to gdzieś jest, tu ktoś, jeżeli może czuć jakąś barierę przed taką poważną rozmową, to powinien sięgnąć do literatury, która jest świetnym wyjściem do tego, co dzieci i tak interesuje. I myślę, że warto, żeby dowiedziały się o pewnych rzeczach od nas, rodziców, z dobrego źródła. I naprawdę warto sięgać po książki, które pozwalają czasami przepracować trudne jakieś tematy. No ja już nie mówię to o takich bardzo trudnych tematach, które gdzieś
sprawia, no, gdzie trzeba sięgnąć wsparcia specjalistów, ale takie tematy, które po prostu interesują dzieci, tak? O których chciałyby porozmawiać i my, dorośli, chcielibyśmy z nimi porozmawiać, ale nie za bardzo wiemy, co i kiedy, jak powiedzieć, w jakim wieku, no to tutaj autorzy książek, którzy je sprawdzili, no odrobili pracę domową i one mogą być tym punktem wyjścia. Naprawdę ja tu bardzo, bardzo polecam dorosłym, żeby sięgali po książki dla dzieci i żeby też otwierali się na to, bo ta literatura dla dzieci pokazuje nam to, jakie dzieci właśnie są otwarte. Myślę, że tej otwartości od dzieci możemy się uczyć i właśnie poprzez literaturę dla dzieci też przekonywać się o tym, że nie ma tabu. I to jest bardzo, bardzo cenne w tej literaturze dziecięcej. Dobrze, bo troszkę oczywiście zgubiłam wątek, ale to tak bywa, jak się rozmawia na fascynujące tematy, drodzy Państwo. Czy ja coś tu jeszcze mam? Aha, no chyba przechodzę do mojego ulubionego. To jest coś, co kocham i to jest coś, co robię, czyli właśnie no, będąc już przy działaniach w sieci, udostępnię ekran, żeby tutaj Państwu tak na szybciutko pokazać. Czyli mam na myśli już to takie dzielenie się opinią, ale no już tak w konkretny sposób w mediach społecznościowych, czyli tak, BookTube, Bookstagram, BookTok, no i podcasty. BookTube, Bookstagram, BookTok to nie są żadne nowe, drodzy Państwo, portale społecznościowe. To są, że tak powiem, ich odnogi, o tak, zabrakło mi słowa. To są właśnie miejsca, określenia, które skupiają osoby zainteresowane książką właśnie na YouTubie, gdzie są właśnie vlogi tematyczne, vlogi książkowe, czyli wideoblogi osób, które mówią o książkach. Bookstagram to jest cała rzesza, po prostu ogrom ludzi, którzy kochają czytać książki, ale też przy okazji robią tym książkom piękne zdjęcia i naprawdę warto wejść sobie na Instagram, wyszukać hashtag Bookstagram właśnie i pooglądać zdjęcia, które po prostu no, fascynują i które zarażą czytaniem. To jest trochę moich zdjęć, ja Państwu pokażę. Widziałam też mnóstwo innych wspaniałych, uwielbiam oglądać. Także jeśli Państwo chcą, ja tu pokazuję swoje, bo nie będę tutaj czyjejś pracy Państwu udostępniać. Natomiast zachęcam, wejdźcie sobie Państwo na Instagram, wpiszcie hashtag Bookstagram albo po prostu książka i zobaczcie, co, albo zdjęcie dla książki, taki też hashtag jest, co pięknego ludzie po prostu wyprawiają, jeśli chodzi o książki. Jak to zdjęcie, które po prostu ich też pójść w memy. Ja tu mam taki mem. Czytać, czytaj morsując, tak? To też nawiązywało do tego, że nie ma coś takiego, drodzy Państwo, jak brak czasu na czytanie. Zawsze można czytać, jadąc do pracy w komunikacji miejskiej, gotując, jak patrząc, jak się gdzieś tam ziemniaki dochodzą, to też można poczytać. I ja sobie właśnie tak zażartowałam, że nawet jak nie masz kiedy, to jak morsujesz, a to był taki czas, kiedy to morsowanie było trochę zrobiło się modne, więc to było takie trochę puszczenie oczka. Ale tak. No i właśnie tutaj takie piękne gdzieś tam zdjęcia internetowe można sobie znaleźć w internecie. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście poszperali sobie w internecie, w Instagramie i poszukali zdjęć, które będą Was fascynowały i zachęcą też być może dzieciom, bo moje dziewczynki uwielbiają się tak ze mną bawić. Po prostu one przynoszą swoje rzeczy, swoje ozdoby, te, które ja mam do zdjęć. Robimy kompozycje i to jest to samo, co ja mówiłam na początku, że dziecko może się bawić na przykład w bibliotekarzach, w bibliotekarkę, tak samo tutaj. My układamy tło, my tutaj gdzieś robimy jakieś, ja to Państwu też jeszcze coś za chwilkę pokażę. Proszę wybaczyć mi, że tak błądzę oczami po... żeby było z oczami po ekranie, ale chciałabym Państwu właśnie pokazać to, o czym mówię, o tych zdjęciach.
Już. Dobra. Dobrze. O tak. Okej. Dobrze. Teraz chyba będę mogła Państwu zaraz udostępnić ekran, bo właśnie to ja tak z córkami właśnie robię, że sobie rozkładamy coś i robimy zdjęcia. Właśnie w ramach tego projektu, w ramach którego spotykamy się tutaj dzisiaj, też odbywały się takie zajęcia w szkołach. Młodzież mogła robić własne kompozycje. Zabawy było przy tym mnóstwo. Dzieciaki po prostu świetnie się bawiły. Mogły też jakoś twórczo się tutaj wykazać i no, chciałam Państwu pokazać, co po prostu ta młodzież dobrego zrobiła. Już tu Państwu udostępniam ekran znowu. Udostępnij ekran. O tak. To są, drodzy Państwo, zdjęcia młodzieży, która właśnie w szkołach, której ja po prostu przywiozłam walizkę książek, drugą walizkę ozdób, trochę jakichś takich różnych rzeczy, które mogły służyć, to były koce, czy właśnie takie specjalne tła fotograficzne. I tak dzieciaki po prostu robiły zdjęcia. Taki jest Instagram, pełny takich pięknych zdjęć. I tutaj to są zdjęcia dzieci z 5, 6, 7 i 8 klasy, więc widać, że one gdzieś tego, o przepraszam, że one gdzieś tego bakcyla połknęły i na przykład tak. I właśnie myślę, że tutaj można pokazać im, że takie robienie zdjęć też jest swojego rodzaju promocją czytelnictwa. Najpierw można sobie samemu popatrzeć, a potem zachęcić młodych ludzi do tego. Co tu jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, bo już nasz czas się powoli kończy. Tak, o. I jeszcze jak jesteśmy przy tym takim, przy tym takim wirtualnym świecie, to jeszcze bym chciała Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz ważną. Mianowicie, o, już gdzie tutaj ja jestem. Okej. Mianowicie, żebyśmy dali dzieciom i sobie też wybór czytania tak, jak lubimy i tak, jak nam jest wygodnie. Oczywiście wiadomo, mówi się, że książka papierowa to jest to prawdziwe czytanie, to trzeba siąść z książką, poczuć jej zapach, poczuć ją w dłoniach i tak naprawdę. Okej, no ja się z tym zgadzam. Też lubię czytać książki papierowe, zwłaszcza, że ja pracuję przed monitorem. Więc już nie chodzi o to, że czytnik sprawia, że nie bolą oczy, ale i tak jest to jakiś sprzęt, więc mi po prostu chodzi o inną teksturę, tak? O coś innego, co trzymam w ręku, niż jakiś sprzęt. Ale jeżeli dzieci wolą sięgnąć po e-booka, bo takim wygodniej, albo po audiobooka, gdzie się czyta, to naprawdę no. Też nie traktujmy znowu tego tak samo jak właśnie internetu jako coś złego, jako coś niewłaściwego. Jeżeli dziecko ma tak się zapoznać z literaturą, w ten sposób poznać tę historię, to i tak pozna. Pamiętajmy, że treść książki nie zmienia się, jeśli ją się przeleje na e-booka, czy jeżeli ona będzie po prostu czytana na głos. Skoro małym dzieciom czytamy książki, my, rodzice, na głos, tak samo możemy czytać, tak samo może starsze dziecko czytać już wyprodukowanego audiobooka. Zresztą teraz jeszcze kolejna rzecz wchodzi, to już są takie nawet seriale książkowe. One były kiedyś bardzo popularne w dawnych czasach, jak radio takie miało swoje początki, to właśnie było czytanie książek w odcinkach, a teraz już są takie nawet seriale audio, coś nowego wchodzi, kolejny taki gatunek, czyli i audiobooki, i seriale audio, takie łączenie czytania. No to jest właśnie ta nowa technologia, nowe nośniki i nie zamykajmy się na nie.
I nasza otwartość tutaj może sprawić, że i młodsze dzieci, i że nasze, i młodsi czytelnicy, czyli że nasze dzieci się tym czytaniem zainteresują. I tak, no mówią, że najlepiej zakazać, tak? Mówią, że najlepiej zakazać czytania i potem dzieci myślą, że ucierają nosa rodzicom. Nie wiem, ja nie próbowałam i myślę, że po prostu można dobrze zachęcać, tylko nie zniechęcać, że tutaj jest najważniejsze. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz już na koniec, co Państwu powiem, to jest... Jak już tutaj jestem przy tych audiobookach i e-bookach, czyli przy tych takich wirtualnych wersjach książki, to tylko chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby czytać legalnie, żeby te książki pobierać z legalnych źródeł. To znaczy przede wszystkim e-booki i audiobooki, tak samo jak zwykłą książkę, można po prostu kupić w księgarniach internetowych za opłatą i mieć ten plik już na zawsze u siebie, ale można też korzystać z różnego rodzaju takich bibliotek właśnie, które w ramach abonamentu dają nam dostęp do tego, żeby czytać książki. Czasami biblioteki lokalne też pozwalają udostępniają kody do jakichś takich konkretnych platform, więc też warto z tego korzystać. Czy to audiobooki są właśnie, czy to są na przykład audiobooki czy e-booki. Więc tutaj też mamy tutaj z czego korzystać. Jeszcze taka jedna strona, którą mogę Państwu polecić, to jest strona wolnelektury.pl. Tam znajdziecie w formie e-booków i audiobooków właśnie książki szkolne, lektury szkolne, które już przeszły do domeny publicznej, czyli to wtedy, kiedy mija 70 lat od śmierci autora, bądź ewentualnie ktoś się może podarował po prostu, ale no lektury, jeśli właśnie są już dostępne, to one tam są, z nich można legalnie i bezpłatnie korzystać. Żeby też znaleźć inne źródła legalne i bezpłatne, to polecam stronę Legalna Kultura, czy właśnie Wolne Lektury, ale przypominam, że to, aby zachęcać dzieci do czytania, żeby korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, nie powinno się w żadnym razie wiązać z tym, żeby gdzieś tam nie uszanować czyjejś pracy, no bo to jest dorobek intelektualny autorów i żeby on po prostu został w ich rękach. Więc o to bardzo proszę, taki apel na koniec. No i czytajcie, drodzy Państwo, czytajcie sobie, jak będziecie czytać sobie, to już też jest duża nadzieja i duże prawdopodobieństwo, że dzieci to zobaczą i będą czytać. I tak, bardzo tutaj jeszcze ukłony swoje złożyć w kierunku wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy naprawdę są promotorami czytelnictwa z prawdziwego zdarzenia, więc mam nadzieję, że wśród oglądających są i rodzice, i właśnie osoby pracujące w bibliotekach, więc tutaj chciałabym powiedzieć, że połączcie siły, rodzice, z osobami, które pracują w instytucjach zajmującymi się promocją czytelnictwa i książek, i naprawdę wierzę, że wyjdzie z tego coś dobrego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo coś wyciągnęli z tego webinaru. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, jeszcze jakieś, nie wiem, propozycje dotyczące być może akcji czytelniczych, to ja jestem na to bardzo otwarta. Zuzanna Gajewska, promotorka czytelnictwa. Jeśli pod webinarem pojawi się jakiś komentarz, to ja z chęcią odpowiem. Będziemy mogli się potem też komunikować, więc czytajmy książki. Bardzo dziękuję Państwu.